Czy wierzysz, że ludzie potrzebują miłości? Dalej w to nie wierzę. To jest największe kłamstwo tego świata. Dlaczego? Oni potrzebują emocji. Potrzebują stałości. Potrzebują ocen. Tego im brakuje, a nie miłości. To, co się teraz dzieje, to szaleństwo. Ludzie robią wszystko, by wytworzyć negatywne emocje u innych poprzez strach, wstyd i poczucie winy. Oni potrzebują stałości, by zatrzymać to, co mają i na tym skupiają uwagę, a nie na miłości. Wszystko określają, nazywają, oceniają. Wszystko robią, oprócz poznawania siebie, poznawania miłości. Zobacz, miłość mają wszędzie. Mają ją w zwierzętach, ale je zjadają. Mają ją w przyrodzie, ale ją niszczą. Mają ją w innych ludziach, ale ich krzywdzą. Mają ją w sobie, ale robią wszystko, by jej nie poczuć. Nawet sami dobrowolnie znieczulają się poprzez cukier, alkohol, narkotyki, objadanie się, papierosy, sztuczne jedzenie, oglądanie strasznych filmów. Może brakuje im miłości? Proszę, nie mów mi, że im brakuje miłości. Jedynej miłości, jakiej im brakuje, to tylko w kilku osobach, które nazywają swoimi rodzicami, dziećmi i partnerami. Ale i tak później zamknęliby ich w złotej klatce i więzili. To może brakuje im spokoju? Nie mów mi, że pragną spokoju. Ich tylko interesuje to, co jest na zewnątrz i jak żyją inni ludzie. Byleby do czegoś porównać, ocenić. Byleby znów potakiwać. Myślą tak, jak im nakazują media i tylko czekają na kolejną sensację i kolejną emocję. Może w ten sposób szukają miłości? Nie mów mi, że szukają miłości. Gdy nie mają miłości w sobie, nigdy jej nie znajdą na tym świecie. Jak mogą znaleźć coś, jeśli nie wiedzą, jak to wygląda? Proszę, zamilcz. Już dziś nic nie mów.